Jest to konferencja poświęcona filozofii w naukach niefilozoficznych, czyli zaprosiliśmy tutaj ludzi, którzy nie są stricte filozofami czy studentami filozofii, ale właśnie osobami, które w jakiś sposób uważają, że ich dziedzina łączy się z filozofią i chcą nam o tym opowiedzieć. Z jednej strony inicjatywa Koła Naukowego Studentów naszego wydziału, a z drugiej strony spontaniczna potrzeba studentów, którzy nie studiują filozofii. Ta konferencja jest po to, żeby pokazać także młodym ludziom, że w ich dyscyplinach filozofia odgrywa dużą rolę, żeby zachęcić ich do podejmowania trudu filozofowania. Myślę, że bardzo pożyteczne i ważne dla nauki jest, żeby wychodzić poza to swoje środowisko. Ważna dla mnie jest bardzo ta interdyscyplinarność, więc myślę, że konferencja, która chce ją propagować, jest jak najbardziej dobrym przedsięwzięciem. Był też cykl spotkań, którego zakończeniem jest ta konferencja. Cieszył się naprawdę dużym zainteresowaniem. Mamy prelegentów z całej Polski, mamy gości z Gdańska, Warszawy, Śląska, no i wiele osób z Krakowa. Ja sama będąc studentką miałam duży problem z filozofią, przyznam się. Ale jakoś już na studiach magisterskich uznałam, że to coś dla mnie i nawet napisałam pracę związaną z filozofią, więc myślę, że tak, wszyscy jesteśmy filozofami. Każdy ma taką wewnętrzną naturę ludzką, wydaje mi się, do filozofowania.